Siemaneczko, Maryski, z tej strony Głębiutka, będę pewnie nie tylko. Wypuściłem te pocztowe wczoraj i przedwczoraj. Wypuściłem, tu wyleciał biało-czarny i taki siwy. Zerwał się ten biało-czarny i ten siwy. I poleciało i tyle. No i tak przyszłem. No co, nic się nie dzieje takiego ciekawego. Nie chcą wyłazić za bardzo. Tylko staną na tych. Byłem u babci dziadka. Maju, jestem pocztowy, co był u dziadka. Tak. No i się chodzą tutaj. Tutaj też jest. Nie wiem, wyjdą sobie kiedyś. Tutaj bym im otworzył, ale nie będę im otwierał. Drzwi może zostawię, może jak ktoś się skusi. O, ta para tam. Gdzie gołębi paruje, to tam właśnie wlatuje. Czekajcie, zrobię cięcie i będę wam opowiadał. No i tam już się na jajka ganiają, to właśnie ten Budapest, co tutaj jest. Nie wyrwałem tego ogona jakoś. Tak, ma śmieszny ogon. O, wyszły na okno, które są otwarte. Kurczę, raz zacięło mi miejsce, mi się skończyło. Samiec widzę, że wyszedł, no nie widać, bo się świat, słońce odbija. I tak, tego czerwonego samca, samica gdzieś zaginęła i nie ma go. Tam młode ma. Jak? Dobra, tutaj młode są. Wody im nie wymieniałem, ponieważ... no nie wiem. Tutaj, co tutaj jest, włączę latarkę. Tak, stąd ten młody wcześniej, co był ten mały, to zdech wczoraj. Podróżyłem nim drugiego, też żółtego. Od tej pary samca nie ma już, tylko samica została. A i się tutaj chowają. Tutaj są winerko, wyszwanie. O. Pocztowe. Nie, pocztowy jeden jest taki mały, nie wiem co z nim zrobić. Nie wiem, że bardzo komu porzucić i tutaj są takie młode. I jeszcze ten. I tutaj porzuciłem jednego. Zaginął pocztowy, młody, czerwony, co wam pokazywałem. Nie ma go. Nie wiem. Łapałem go codziennie i gdzieś latał i w końcu już nie wrócił. A tutaj wam pokażę młodego, ciekawego. Nie wiem, co to może być, ale tu wyszedł jakiś mewek siwy. Prawda. Tutaj siedział Budapeszt i Wywrotowiec, i ja tego młodego zostawiłem, bo myślałem, że to Budapeszt będzie. Ale no. No i ten. Tam mewki siedzą, nie wiem co tu temu się stało, ale tak chodzi. Ma tę głowę tak dostał pewnie. Sprząta się tutaj, na razie nie sprzątam. Murzyn też jeden został, tylko drugi, nie wiem co. O, co się z nim stało? O. A dopiero żeście siedzieli na tej. Myślałem, że już wyszli. Ale nie. Chwila. Cięcie zrobię. No tak zostawiłem im tutaj. Już ich nie zamykam, bo tu ten. No bo nie zamykam ich. Nie, oj, nie zamykam. Nie nagrywałem wcześniej, bo się nic nie działo, nie chcieli wychodzić. I tak sobie siedzą tu. A jak? Chyba jednak coś wyleciało, widzę. A nie tutaj siedzę. No nic, idę coś na dworze nagram. No. Chodzi. Jeden. I tak nie wyjdzie. Nie wiem. Bo się wróci tu. Chyba, że to młody jest. Po co wy tam lecicie, no? Ja tutaj nagrywam. O tak wygląda ten... No nic. Dobra, nagram coś na dworze. Tam się mnie też jeden widz pytał, ile mam gołębi. To trochę... No nie wiem, ile, ale trochę ich jest. Nie wiem, 40 może będzie. No i ten... Górniak się wyprzedził, taki został samica.
paruje się. Do dziadka ją wezmę dzisiaj może. Bo mi troszkę niepotrzebna jest samica. Tylko parę rozparza i tyle. Chyba mówiłem, że ten pursowy jest u dziadka, jest. Wiem. Ty tak kładł. Nic. Będzie się coś ciekawszego. Otworzyłem drzwi, jeszcze zostawiłem, może kot nie wejdzie. Dobra, będzie się coś ciekawszego działo, to dogram. O, kurczę raz, nie powie gdzie jest kot, nie pokaże. Tylko wyjdzie. Biegnie. Dobra, cięcie. Tutaj jest młode, są dwa, pokażę wam. O! Kurczę, takie. Przyszedł zamknąć drzwi, bo już kot tutaj chciał wejść. Ciekawe barwy będą mieli. Ten taki, a ten taki bardziej czerwony. No nic. Dobra, cięcie robię. A no tak, nie zabrączkowałem. Dobra, robię cięcie. Chleba im dałem, sobie jedzą. A jak? Chwila. Jakby ktoś miał o takie, o właśnie o ten samiec, co tu jest taka samica, jakby ktoś miał, to mógłbym przygarnąć. I tego wyszwanca też takie samice mógłbym też wziąć. Nie wiem, czy to dzisiaj nagrać, dograć coś, czy to jutro. Zobaczę. I sobie chodzę. O, leci stado po sztuszu. Biały posłusz nie lato z nimi. Nauczył się z tymi i z tymi tyle. Dobra, cięcia robię, bo mam robotę i idę ten, no. Jak chcecie, to mogę wam pokazać w następnym odcinku. Napiszcie, nie wiem, kciuka w górę albo coś, to może pokażę. No. Witam. Dzisiaj jest już... dzisiaj jest czwartek. Wczoraj nagrywałem, ale nic nie wyleciało. Dzisiaj wyszło dwie pary. Jedna jest tu, druga gdzieś tam lata. Pewnie nie wróci. A nie, jedna samica siedzi tego samca. I gąb przyleciał wywrotowiec. Nie chcę jej straszyć. Gniają się na jajka. O taki żółto, biało-żółta. Albo żółty, nie wiem czy to samiec, czy to samiec. Drzwi im otworzyłem, tam właśnie siedzi jedna. Chyba. I tak. Dobra, robię cięcie. Na razie nic się nie dzieje takiego ciekawego. I dziwić się, że gołębi u dziadka nie chcą chodzić. Przywiozę młode. Tego był. Tutaj mam jeszcze. Samica górniaka, która przyleciała. O! Samica. Też na dół. I jeszcze tutaj mam dwa. Wziąłem samicę, te takie tiplera. Też samica. Babcia mnie widziała. Mówi, gołębie, koty karmisz? Gdzie ta?
To idź pójść, tylko drzwi zamknij. No i czego gołębiu dziadka nie chce wchodzić, tylko jeszcze raz. No. Się dziwi, czego. 5 sztuk? 1, 2, 3, 4, 5. 5. No, przesiadźcie tu. No. Ciemno się robi, 20:40, ja tu. Dobra, schodzę. Zbieram w budynku. Tutaj koty, słuchajcie. Kocie. O, kota mam. Koty tu są. Małe koty. O, tu je jeden. O, babcia chciała koty. To was zawsze Patryk pokazuje. O, kotka. Czy mi babcia pytała? Siedzą sobie tutaj, dziadka gołębia. Nie ma tych. O, tu pocztowy. No, ja się dziwi, czego gołębie nie chcą wchodzić. Dobra, cięcie robię. Dogram coś jutro po szkole. Jak coś doleci, bo tutaj teraz komary tną, jak nie wiem co. Idę do babci dziadka. I jeszcze opowiem coś. Jeden widz się mnie pytał, ile jest do babci dziadka. Tak pewnie niecały kilometr pewnie będzie. Ja tutaj jadę. Szłam rowerem krajnym. Dobra. Gdzie robię? Tam kup jest. Dobra widzowie, jestem już w domu. Gołębi tutaj. Siedzą. To będzie na tyle dzisiejszego odcinka. Jutro coś dogram. Powroty. Ten. Jeszcze parę muszę to zawieźć, bo widzę, że tu już na jajka porozwalamy. No, dogram jutro. A wrzucę wam dzisiaj. Co wie. Sobie oglądać. Będziecie. Czekajcie. Jajka zimne. No nic. Nie chcą się rozmnażać. To nie. I po jajkach. No, to będzie tyle dzisiejszego odcinka. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Ja tutaj zamykam. I tyle. No. Siedzą, nic chyba nie wyszło. Ja wam powiem historię, widzowie. Ja wyjeżdżam z babci dziadka niedawno, a tam taki kurczę raz pies, rudy i jeszcze mały konus. No co ja mówię, o nie, jadę drugim wjazdem. I szybko przez sąsiada sobie przejechałem i jestem szybciej, jeszcze drogą. Kurczę raz. Nie ma gołębi żadnych, nic nie wróciło. Tylko para chyba jedna zostanie. Trochę młode. Tak mi się wydaje, że jedna para zostanie, bo latała, nie wiem, gdzieś ona tutaj widziałam ją, chyba latała. Więc dobra, to będzie tyle dzisiejszego odcinka. I zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i jutro dogram powroty. Co tam będzie, co wróci. No, to zostawcie. To obywajcie do jutra.